Lekcja 27. Może popływamy? O, tu są korty. Grasz w tenisa? Tak. Może pogramy dzisiaj po południu? Prawdę mówiąc, wolę grać w ping-ponga. To może popływamy? Nie umiem pływać. Żartujesz? Wcale nie. No to musisz się nauczyć. Będę twoją instruktorką. Możemy zacząć od razu. To bardzo miła propozycja, ale może jednak nie dzisiaj. Jak chcesz. O, patrz, mają tu kajaki. Masz ochotę popływać teraz kajakiem? Nigdy nie pływałam kajakiem. Pływałam łódką, jachtem, ale nie kajakiem. Chodź, zobaczysz, to nic trudnego. Chcielibyśmy wypożyczyć kajak. Proszę bardzo. Ile kosztuje godzina? 8 zł. Na jak długo chcą państwo wypożyczyć? Na jakieś 3 godziny. Tak długo? Poprosimy to. Jak to się nazywa po polsku? Kapok. Wieczorem w pensjonacie. Jesteś smutna. O czym myślisz? Nie jestem smutna. Myślę o wakacjach w dzieciństwie. Wiesz, kiedy byłam mała, często jeździłam z rodzicami nad morze. Opowiedz mi o tym. Tam, gdzie mieszkaliśmy, była piękna plaża. Często chodziłam na spacery nad morze. Pewnego razu poszłam w swoje ulubione miejsce i nagle zobaczyłam, że na brzegu leży jakiś stary wrak. Był podobny do łodzi wikingów. Bałam się trochę, bo byłam zupełnie sama, więc pobiegłam do domu po koleżankę. Kiedy wróciłyśmy, wraku już tam nie było. Szukałyśmy wszędzie. Byłam pewna, że to jest właśnie to miejsce. Jednak nigdzie nie mogłyśmy go znaleźć. Tylko na piasku zauważyłam ledwie widoczny ślad. Moja koleżanka nie chciała mi uwierzyć. A ty mi wierzysz? Oczywiście, że ci wierzę. Wierzę ci, bo cię kocham. Czy możesz powiedzieć to jeszcze raz?